Było pytanie w sekcji Q&A odnośnie bardziej podstawowego poziomu webinara i zdecydowanie w porównaniu z tym, co zaprezentował Adam, moja prezentacja będzie bardziej podstawowa. Ja tutaj chciałem pokazać co nieco na temat mikrofrontendów, architektury mikrofrontendowej, ale w szczególności z uwzględnieniem nowego feature'u, stosunkowo nowego, który pojawił się wraz z Webpackiem 5, czyli bundlerem używanym przez frontend deweloperów głównie. Jak ktoś używa Create React App czy Vue CLI, to na pewno doskonale zna, czyli Module Federation. Ja nazywam się Robert Goik i jestem frontend deweloperem w The Software House. Generalnie na początku chciałbym zacząć od tego, że jeżeli nawet moja prezentacja Wam się nie wyda zbyt interesująca, czy zawartość jej nie będzie wystarczająco merytorycznie dla Was odpowiednia, starałem się tu też zawrzeć informacje na temat takich tools mikrofrontendowych, gdzie można ciekawe materiały poznać. I między innymi jest taka prezentacja bardzo ciekawa, do której zachęcam obejrzenia odnośnie mitów, które powstały na temat mikrofrontendów i które tutaj Cam Jackson próbuje rozwiać, bo sam pomysł nie jest nowy i o ile dobrze pamiętam, mikrofrontend, nazwa powstała w 2016 roku, po raz pierwszy się pojawiła, aczkolwiek sam pomysł jest trochę wcześniejszy. Generalnie nie chciałbym tego tu omawiać, tych mitów, polecam po prostu obejrzeć sobie tą prezentację, a ja bym chciał zacząć tak bardziej bazowo, czyli od samego Webpacka 5 i Module Federation. Jeżeli chodzi o Webpacka, to mają bardzo dobrą dokumentację, kto nie zna, bardzo polecam się zapoznać, a sam wprowadzenie bym chciał zacząć od tego, od czego zazwyczaj zaczyna się wszelka nauka programowania, czyli prostej aplikacji Hello World. I sprowadza się to w zasadzie do zbudowania dwóch aplikacji. Na początek taki stack, który podstawowy, który został tutaj użyty, czyli Webpack 5, Webpack CLI, Webpack Deck Server oraz parę skryptów, które są używane w przekroju wszystkich aplikacji, mini aplikacji, które będę prezentował. Więc jak wygląda ten nasz Hello World w przypadku Module Federation? Pierwsza aplikacja to są trzy proste pliki, index.html, main.js oraz nasz value.js, który będzie udostępniany dla drugiej aplikacji. Jeżeli się zastanawiacie, co ta aplikacja robi, to po prostu wyświetla Hello World, ale podejrzewam, że wszyscy doskonale o tym wiedzą. I zanim pójdziemy dalej, jeszcze tutaj muszę pokazać to, co nas najbardziej interesuje, czyli konfigurację Webpacka. To jest pełna konfiguracja dla tej aplikacji, szumnie nazwanej aplikacją, ale nas najbardziej interesuje część związana z Module Federation. Więc mamy dostępny plugin w Webpacku i tu zostały zdefiniowane trzy rzeczy. Name, file name i expose. I czym one są? Name tak naprawdę jest istotna unikalność tego, ponieważ w tej konfiguracji, w takim ustawieniu będzie to zmienna, która będzie globalnie dostępna i dlatego jest istotna jej unikalność, jej nazwy. Remote entry to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest punkt wejścia do aplikacji, a expose to jest ten nasz value.js, który chcemy wyeksportować, udostępnić. Druga aplikacja, jeszcze tutaj chciałem pokazać, jak wygląda build tej aplikacji, czyli to jest wszystko buildem deweloperskim, żeby nazwy były czytelniejsze i mamy tutaj wygenerowane cztery pliki: index, main, remote entry oraz nasz source value.js, który jest jako osobny chunk oraz wynik na ekranie Hello World. I teraz jak uruchomimy drugą aplikację, która jest w ten sposób skonfigurowana, czyli tutaj dwie istotne rzeczy. W nagłówku head znajduje się skrypt remote entry pobierany i w momencie, kiedy on się załaduje, jest odpalana funkcja run. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, ten MF jest globalnie dostępny,
który ma metodę get. Ona asynchronicznie pobiera nam kod, w którym znajduje się ten hello world i w tym momencie również tutaj też jest wrzucany do diva OID app. Rezultatem jest aplikacja, dwie aplikacje, które wyświetlają hello world na ekranie. Więc w przypadku pierwszej mamy kod lokalnie dostępny, w drugim przypadku jest on pobierany asynchronicznie zdalnie. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o build i plik wynikowy? Tutaj jest oczywiście ta wersja deweloperska i tak jak tutaj widać, ta zmienna jest globalnie dostępna i dostępne są tam dwie metody, get i init. Jedna odpowiedzialna jest za pobieranie modułu, a druga jest odpowiedzialna za współdzielenie zależności. Nie chciałbym się tutaj skupiać na omawianiu, jak to wewnętrznie wszystko działa. Generalnie, jak tutaj zobaczymy, ten get jest pobierany dany moduł. Jeżeli moduł jest nieznaleziony, to po prostu jest wrzucany wyjątek. W każdym razie odbywa się to wszystko asynchronicznie. Jeżeli chodzi o init, to zaraz na przykładzie kolejnej mikroaplikacji pokażę, jak to działa. Tu chciałem sobie odpowiedzieć na takie niezwykle nurtujące mnie pytanie, czy 10 jest liczbą? Dlaczego akurat takie pytanie? Ponieważ szukałem aplikacji, w zasadzie szukałem biblioteki, która zawiera jak najmniej kodu, wyjątkowo mała by była. I znalazłem IsNumber, która jest niezwykle popularna i ogranicza się do kilku linijek kodu. Aplikacja jest na tyle trywialna i ekscentryczna, że kodu tutaj nie będę dzielił. Sprowadza się to również do tego samego, co w poprzedniej aplikacji. Pierwsza odpowiada nam na jakże trudne pytanie, druga również, ale używając kodu z aplikacji z localhosta pod adresem, pod portem 3000. I też w tym momencie jedyną różnicą w porównaniu z poprzednią aplikacją jest ta dodatkowa biblioteka użyta. I dochodzi tutaj również nam dodatkowa konfiguracja. W pluginie Modules Federation mamy dodatkowy parametr shared, gdzie jest użyta nasza biblioteka. Co nam to pozwala, na co to pozwala? Pozwala to na współdzielenie tego kodu i wyeliminowanie problemu duplikacji tych zależności. I na przykład jakbyśmy chcieli utworzyć więcej serwisów tutaj i poznać pytanie, czy 11, 12, 13 też jest liczbą, to w tym momencie ten isNumber byłby kodem współdzielonym. Wiem, o czym wszyscy myślicie. Zbudujmy takie aplikacje. I mamy tutaj cztery aplikacje niezależnie działające, które nam odpowiadają na te trudne pytania. Odnośnie liczby 10, 11, 12, 13 oraz jedna, by wszystkie zgromadzić i w ciemności złączyć. Jak to wygląda od strony kodu? A w zasadzie co jest pobierane? I widać tutaj dzięki DevToolsom, bardzo fajnym narzędziem, cztery remote entry odpowiedzialne za poszczególne aplikacje, dwa, które się nie pobrały po prostu, bo nie istnieją, dlatego jak też można zauważyć, został tu użyty React i zostało to oparte o React, ta aplikacja. Defaultowy tekst wyświetlił się, ponieważ tam jest użyte error boundaries. Ale na co warto właśnie zwrócić uwagę, że ten isNumber jest jako osobny chunk tutaj i ten kod jest wydzielony. Jeżeli zerkniemy na poszczególne wyeksportowane elementy, które zostały udostępnione przez poszczególne aplikacje, to są te pliki na samym dole, 10, 11, 12, 14, to one nie będą zawierały
tego kodu związane z tą biblioteką. Jeżeli byśmy nie użyli opcji shared, to możemy zobaczyć, że każdy z tych chunków, ten 11, 12, 14, zawiera kod tej biblioteki is number, więc w tym momencie pobieramy ten kod 4 razy. Ale tu musiałeś troszkę wrócić do poprzedniej sytuacji, bo tak naprawdę ta konfiguracja webpacka, którą pokazałem wcześniej, nie była do końca poprawna. Jeżeli chodzi o ten aplikację pod portem 5000, która uderza do remote entry i pobiera kod, by działała poprawnie, ale ta nasza główna aplikacja przestaje działać. Nic się nie wyświetla. Dlaczego? Jeżeli byśmy zajrzeli do DevToolsów, to taki komunikat by nam się pojawił. Shared module is not available for eager consumption. Ponieważ próbujemy go wczytać synchronicznie, a on jest dostępny asynchronicznie. Jakie jest tego rozwiązanie? Są dwie możliwe drogi. Albo dorzucimy flagę eager do szarowanej biblioteki, albo wrzucimy dynamiczny import, zamiast bezpośrednio ustawić entry na indeks, to ustawiamy na main, to ustawiamy na indeks i tam importujemy main. Jakie są wady rozwiązania tego pierwszego? Generalnie cały kod, który jest ustawiony jako eager, będzie wrzucany do naszego głównego chunka, czyli tego remote entry. I o ile w przypadku is number jest to mało znaczące, ponieważ biblioteka jest naprawdę malutka, o tyle na przykład w przypadku takiej biblioteki jak moment, no to już ten początkowy, ten pierwszy skrypt, który pobieramy, się robi dużo większy i wtedy tracimy zalety tego lazy loadingu. Oczywiście to są wszystko wartości z buildu deweloperskiego, ale mimo wszystko nie jest już to wrzucane do chunku asynchronicznego. Jak już mamy za sobą takie bardzo podstawowe aplikacje i taki wstęp do tego Module Federation, to postanowiłem też stworzyć coś przy użyciu frameworka, który wszyscy lubią i podejrzewam, że teraz więcej przeciwników niż zwolenników sobie zaskarbię, ale jak wygląda zbudowanie aplikacji przy użyciu jQuery, niezwykle popularnego frameworka i jak go zastosować. Nie, dobra, żartuję. Chodziło mi o Reacta i wszyscy kochają Reacta i Reacta tutaj użyłem. jQuery miało swoją rację bytu i bardzo dużo zrobiło, ale skupmy się na Reakcie. Tak, sama aplikacja jest dostępna na GitHubie, jakby kogoś to interesowało. I tu są tak w zasadzie, jest została do tego użyta Lerna i są tutaj dwie paczki, Components Library, a w zasadzie Component Library, bo jest tylko jeden komponent. I Loader, o czym będzie później, oraz trzy przykłady zastosowania w kontekście Reacta, w kontekście zwykłego Vanilla.js bez użycia jakiegokolwiek frameworka oraz połączenie tych dwóch opcji. Jak wygląda sama biblioteka komponentów? To się sprowadza do tego jednego komponentu, który jest w dość trywialny sposób napisany. Jedyne, co na co warto zwrócić uwagę, to tutaj, że został po prostu stan użyty. I co tu chciałem osiągnąć? Generalnie są dwa tryby tak jakby tej aplikacji, tej biblioteki. Jeden to jest build, który jest tradycyjnym takim podejściem do biblioteki i który robi nam aplikację, która może być instalowana przez NPM-a. Tutaj w outputcie jest konfiguracja. Akurat to jest mało istotne, jak to wygląda, chodzi o efekt, żeby ta biblioteka po prostu była normalnie z tradycyjnie importowana. I druga konfiguracja pod Module Federation w tym momencie jest bardzo zbliżona do poprzedniej. Też tutaj wyeksportowaliśmy Like Button. Dodatkowo na co trzeba zwrócić uwagę, że w Shared React i React DOM jest dzielony jako singleton.
Z racji tego, że możemy mieć tylko jedną instancję Reacta na stronie, tak? I z racji tak naprawdę tego, jak jest zarządzane, jak wygląda zarządzanie stanem w Reakcie, bo prawdopodobnie gdybyśmy nie użyli hooka useState, to nawet wtedy by się nic nie stało, jakbyśmy mieli, nie zauważylibyśmy jakichś problemów, gdybyśmy mieli dwie instancje Reacta. A tak może nas spotkać taka niecna informacja. I to jest właśnie związane, jeżeli mamy dwie instancje Reacta jednocześnie dostępne na stronie i użyte zarządzanie stanem, wtedy no niestety taka wiadomość się pojawia. No i tutaj rozwiązaniem właśnie jest użycie jako shared biblioteki. Jaki jest tego rezultat, tego co próbowałem tutaj zbudować, to zależało mi na tym, żeby w sytuacji, o, widzę, że tu mam mały błąd w prezentacji, ponieważ tu powinien być error boundaries w drugim części użyty i tego drugiego batona być nie powinno. Mniejsza z tym, możecie sobie, wyobraźcie sobie, że na tym drugim screenie batona nie ma. I tak, w tym pierwszym przypadku mamy dwa batony, jeden właśnie z tej biblioteki poprzez NPM-a, czyli lokalnie zainstalowaną, druga pobierana asynchronicznie z zewnątrz i obydwa batony działają niezależnie. I w tym momencie, jeżeli byśmy mieli jakiś problem z dostępnością do tego kodu, wtedy jako fallback można by było właśnie użyć tego batona NPM. Tutaj one są użyte równocześnie, ale powiedzmy za pomocą error boundaries moglibyśmy w momencie wystąpienia problemu zastąpić jakiegoś tą najnowszą wersję udostępnianą za pomocą Module Federation za pomocą tego przy użyciu pakietu NPM. Jak tak zawsze w życiu bywa, jeżeli wpadliśmy na jakiś genialny pomysł, którym się chcemy pochwalić, to okazało się, że ktoś już coś podobnego zrobił i zrobił to nawet lepiej. Więc tutaj podsyłam link do bardzo ciekawego kanału na YouTubie. Generalnie polecam śledzić, gdzie właśnie takie podejście zostało zaprezentowane i dokładnie w ten sposób został zbudowany komponent, że w przypadku braku dostępności, kiedy nie można pobrać komponentu przez Module Federation, wtedy właśnie lokalnie zainstalowany komponent jest użyty. Ja postanowiłem troszkę tym bardziej pobawić się i użyć innej wersji Reacta, czyli pakiet Module Federation. Ten pakiet biblioteki został zbudowany na Reakcie 17, a moja aplikacja działa na Reakcie 16. No i w tym momencie też warto zwrócić uwagę, że tutaj jest React 17 w tym momencie, nie w React 16 wersji, a Module Federation przestało działać. Dlaczego? Taki błąd się nagle pojawił w konsoli. Co to oznacza? Są różne wersje, różnica między wersją React DOM i Reacta. Mimo że lokalnie miałem dostępną wersję, czy w aplikacji reaktowej miałem wersję 16.14, to została użyta wersja, która została zaimportowana wraz z Module Federation. A że komponenty tam zostały tak zbudowane, że w ogóle nie używają React DOM, to po prostu nie była dostępna ta wersja w żaden sposób. I takie rozwiązanie tego, bo to był problem z funkcją lazy, z lazy importem natywnie dostępnym w Reakcie. Przy użyciu dynamicznego importu udało mi się wyświetlić obydwa batony, zarówno ten z NPM, jak i Module Federation, ale podejrzewam, że to dalej używa React DOM w wersji 16.14. Lepszym rozwiązaniem tutaj jest podlinkowane repozytorium, gdzie jest bardzo dużo przykładów, jeżeli chodzi o Module Federation, które gorąco polecam przestudiować.
Ja miałem duży fan, bawiąc się i przeglądając ten kod, aczkolwiek podejrzewam, że definicji niezłego fanu możecie mieć niezłą, możecie mieć trochę odrębną od mojej, więc, ale mimo wszystko polecam. Dalej zastosowałem przy użyciu loadera już tego, co widzieliśmy wcześniej, bibliotekę loader. I tam jest zbudowane tak ta biblioteka komponentów, że już eksportuje ten React DOM i też w obu dwóch wersjach jest użyty wersja 17, ale po kolei. Tu jest Vanilla.js wersja i tutaj właśnie został użyty ten button jako sama niezależna aplikacja tak naprawdę. Loader przyjmuje jako argument, czy ma funkcję init, która przyjmuje jako argument nazwę komponentu oraz selektor, w którym ma się wmontować. I tutaj, tak jak widać, to jest te ID like i działa. Działa. Jak wygląda akurat ten loader? To jest taka naiwna implementacja, która po pierwsze wymaga tego selektora, wyszukuje element, w którym ma się zamontować, inicjalizuje pobranie remote entry, które akurat tutaj jest zdefiniowane w Envie podczas buildu, ponieważ ta aplikacja, ten loader został też zbudowany za pomocą Webpacka 5. Potem jest inicjalizowany, szerowany wszystkie szerowane biblioteki tu są inicjalizowane, tak, i żeby współdzielić ten kod w taki troszkę naiwny sposób, ale są udostępniane funkcje czy też stałe w Webpacku, za pomocą których jesteśmy to w stanie zrobić. I w tym momencie nasz kontener ma tą funkcję get, którą wcześniej widzieliśmy. I ona wywołana zwraca factory function, którą wywołujemy i w tym momencie mamy dostępny nasz moduł. I co ciekawe, na co warto zwrócić uwagę, tam jest udostępniona funkcja mount, która powoduje, że jesteśmy w stanie wyświetlić ten element na naszej stronie. Do tego jeszcze dojdę, czym jest ta jak to wygląda. Wcześniej chciałem jeszcze pokazać tą prostą konfigurację Webpacka. To też jest, ten sam loader jest jako UMD, biblioteka budowany i tu zostały zdefiniowane zmiany środowiskowe dla remote entry czy components library, co jest nazwą naszego eksportowanego kontenera. Jak widzieliśmy w przypadku Hello World to było MF, tutaj jest components library, on jest globalnie dostępny. Jak się zmieniła konfiguracja samej biblioteki komponentów? Tak jak już powiedziałem, ten Components Library to jest nazwa, globalnie potem dostępna. Ten Like button wcześniej był udostępniany i on jest na przykład poprzez React Lazy importowany już w samym Reakcie, a dla loadera jest osobno wyeksportowany ten button, już bez kropki na samym początku. To ta kropka tutaj pozwala w ładny i przyjemny sposób budować jakąś tam ścieżkę do importu przy dynamicznym imporcie. Ja ręcznie to buduję w loaderze, dlatego chciałem to jakoś rozróżnić i użyłem w ten sposób eksportowania pliku. I sam shareable komponent wygląda w ten sposób. Więc jest to komponent, który jest owrapowany w with mount carry function i ona jako pierwszy argument przyjmuje nasz button i eksportuje funkcję, która jako argument przyjmuje element, czyli tam wykorzystywany w tym loaderze selektor, który czy element z HTML-a, który poprzez dokument selektor jest odnajdywany. I tutaj widzimy, że jest właśnie React DOM i użyty i ten komponent jest bezpośrednio renderowany po stronie kodu. I
w tym momencie, nawet nie mając Reacta na stronie u siebie, mając czysty goły JS, bez żadnego frameworka, jesteśmy w stanie użyć tego Pythona zdalnie za pomocą Module Federation pobrać, też nie budując projektu samego w sobie za pomocą Module Federation, tylko ten loader został przy użyciu Module Federation zbudowany. I trzeci przykład to jest aplikacja, która używa zarówno ten loader, jak i Module Federation. I jak widać, obydwa batony udało się umieścić na stronie i są widoczne, działają całkowicie niezależnie. Jakbym użył różnych wersji Reacta, to też tutaj nie ma problemu, też obydwie wersje Reacta działają niezależnie. Akurat tutaj nie mam takiego przykładu. No więc tak troszkę chciałem pokazać, jak to wygląda od strony Module Federation. I teraz, skoro mniej więcej wiemy, jak to wygląda, chciałem wrócić do tego pierwszego tematu, czyli mikrofrontendów. I zanim powiem, pokażę, jak zostały tutaj wykorzystany, jak został wykorzystany Module Federation do budowania aplikacji mikrofrontendowej, bo taką demonstracyjną też oczywiście zbudowałem. Najpierw pokażę od naszego ulubionego pana Kama Jacksona, który już się tutaj pojawił, definicję architektury mikrofrontendowej, czym one są. Generalnie rozbijamy coś dużego na mniejsze części i sklejamy do kupy. Ale abstrahując od tego, ja polecam też pewien artykuł, w którym akurat Ruben Casas, on jest odpowiedzialny za w zasadzie architekturę mikrofrontendową w American Express, przynajmniej na ten czas, kiedy czytałem jego artykuł. I tutaj określił parę definicji, parę reguł, którymi warto się kierować, budując aplikację w architekturze mikrofrontendowej, na co w zasadzie wszyscy zwracają uwagę. To jest punkt pierwszy, zero coupling between microfrontends. Generalnie jak najbardziej odseparowane, niezależne aplikacje z minimalną komunikacją. I pytanie, czy tak naprawdę zawsze chcemy takie aplikacje budować, i na to bardzo fajnie odpowiada kolejny specjalista od tego typu architektury, i tu polecam podcast z jego udziałem, który tak naprawdę parafrazuje wypowiedź, wiem, że powinienem to nazwisko znać, Bezosa z Amazona, i tak naprawdę parafrazując parafrazę wypowiedzi Bezosa poprzez Kota, sprowadza to się tak naprawdę do zespołu i stopnia skomplikowania naszego projektu, ponieważ mikrofrontendowa architektura wprowadza dodatkowe problemy, które między innymi Module Federation próbuje w jakiś sposób rozwiązać za pomocą właśnie współdzielenia pewnych fragmentów kodu, pewnych bibliotek. A ja chciałem się w głównej mierze tutaj skupić na jednym z mitów, które często się przewijają w różnego typu publikacjach i które Cam Jackson też poruszył. Mianowicie it's about collecting frameworks. Wszędzie można znaleźć taki use case, że dzięki architekturze mikrofrontendowej teraz będziemy mogli budować aplikacje przy użyciu Vue, Angulara, Reacta. No i trochę to takie może wydawać się, że ci specjaliści są lekko szaleni, że o czymś takim myślą, i tak naprawdę raczej nikt w tego typu aplikacji nie buduje. Tak samo jak monolityczne aplikacje, to też mamy określony stack i też tego stacku technologicznego staramy się trzymać. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na Reacta, budujemy w Reakcie. Być może na pewno, przepraszam,
Na pewno pozwala to łatwiej wyeliminować, powiedzmy, czy zmodyfikować daną aplikację, jeżeli mamy to nie jako monolit i sukcesywnie zastępować jakieś rozwiązania. Aczkolwiek podejście typu Vue, Svelte, dobrze wymieniłem, Angular, React w jednej aplikacji raczej nie jest popularne i dlatego też ja postanowiłem zbudować aplikację w najgorszy możliwy sposób i użyć kilku frameworków naraz. Ja wiem, ale to Angulara tutaj niestety nie będzie, za co serdecznie przepraszam, ale skupiłem się na Reakcie, Vue i Svelte oraz Web Components. I sama aplikacja jest bardzo prosta. Jeżeli wróciłbym parę slajdów wcześniej, tam była informacja na temat, tu też taka mała dygresja, na temat CSS-a. I jest on, wiadomo, globalnie dostępny. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie typowe aplikacje, bardzo jego charakterystyka jest użyteczna, bo wystarczy zdefiniować, powiedzmy, nasz font family w tagu HTML. I wszędzie mamy go dostępny. W przypadku mikrofrontendów to jest raczej bardziej przeszkoda niż zaleta. Jakie mamy możliwości skoupowania naszego CSS-a? No jest ich parę. CSS Node.js, CSS Modules, które ja osobiście bardzo lubię, dlatego akurat tu się znalazłem na slajdzie, czy też Shadow DOM. Ja budując tą aplikację postanowiłem troszkę poeksperymentować i użyć do tego właśnie Shadow DOM. I sama aplikacja też została zbudowana na Learnie, przy użyciu Learny. Też jest dostępna na GitHubie, jakby kogoś interesowało. I sprowadza się do czterech paczek głównej aplikacji Shell oraz trzech niezależnych takich komponentów. I wiadomo, że to są teraz bardzo na czasie tematy mikrofrontendy. Dlatego uważam, że taka aplikacja też powinna mieć odpowiedni design. I tak ona wygląda. Jeżeli chodzi o to, co tu się dzieje, następny slajd. Niestety nie pokażę jej, bo to mi pewnie popsuje całą prezentację, ale troszeczkę opowiem. A żałuję, że nie mogę pokazać, bo ten tytuł się tak ładnie przemieszcza w klasycznym stylu. Dostępny jest counter, który ma lokalny stan i po kliknięciu którego można go zresetować. I to jest napisane w Reakcie. Jest sidebar napisany w Vue, który ma też lokalny stan, który jest umieszczany w tej notatce i jest stanem tego komponentu, czy tego inputa. Was here. Jak klikniemy na ten button, to się counter nam zwiększy. Jak wpiszemy tekst do notatki, to się pojawi w aplikacji Svelte. Jeżeli damy reset, to się zarówno notatkę, jak i input zresetuje. I do komunikacji akurat w tym przypadku zostały tak naprawdę użyte natywne eventy w JavaScriptie, ale o tym za chwilę, bo nie zostały one użyte tak bezpośrednio. Jakbyśmy chcieli zajrzeć do samego kodu, to nasza główna aplikacja sprowadza się do jednego tak naprawdę jednego komponentu głównego, który jest main app, web komponentem, który zawiera w sobie cztery sloty, trzy odpowiedzialne za poszczególne aplikacje, header, content, sidebar i tu są wmontowywane odpowiednie aplikacje Reactowe, Svelte i Vue oraz jeden dodatkowy. Tak naprawdę chyba chciałem go użyć do pokazania różnicy w stylowaniu Shadow DOM, ale w końcu tego nie zrobiłem. W każdym razie tu też mamy inicjalizowany nasz event bus i jest on podpięty pod obiekt globalnie, pod window, żeby był dostępny dla wszystkich aplikacji. I tutaj jest nasz bazowy komponent, gdzie podobna koncepcja została zastosowana co wcześniej z loaderem. Sam bazowy komponent
inicjalizuje nam loadera i w zasadzie wszystko tu się dzieje, a te poszczególne komponenty tylko po prostu dziedziczą z tego bazowego komponentu i przekazują informacje, które są nam niezbędne do zamontowania danej aplikacji. I ona jest wyeksportowana. To jest tylko po prostu jeden komponent w każdej z tych aplikacji. Udostępniony remote entry pod określonym portem. Komponent to jest nazwa komponentu. Scope, React Header to jest ten nasz kontener, który, jak już tutaj odniosę się do tej pierwszej aplikacji Hello World, tam było określone jako MF, tutaj jako React Header. I tutaj widzimy też podobną koncepcję, czyli nasz moduł udostępnia funkcję mount, która jako argument przyjmuje shadow root, do którego będzie montowana aplikacja. Sam loader jest bardzo zbliżony, może troszeczkę czytelniejszy niż tam, do poprzedniej wersji. Są tutaj też dwie metody. Jedna load script, która jest prywatną metodą. Akurat tutaj prywatność tej metody została zapewniona przez użycie symbolu. I funkcja init, która jest globalnie, czy która jest dostępna publicznie. I podobnie jak tam, też jest inicjalizowany jakiś współdzielony scope i też pobieramy asynchronicznie dany komponent i wywołujemy tutaj tę factory function, a następnie ten moduł zwracamy, żeby zamontować go w konkretnym miejscu. I jeżeli używacie Reacta, czy Reacta to też tak w przypadku Create React App czy Vue za pomocą WCLI, to doskonale zapewne wiecie, że Webpack działa na zasadzie pluginów i loaderów. I jednym z takich loaderów jest CSS Loader, który nierzadko, a w zasadzie prawie zawsze idzie w parze z Style Loaderem. W moim przypadku akurat tutaj Style Loader był tylko przeszkodą niż byłby użyteczny, z racji tego, że on powoduje wrzucenie tych stylów naszych do tagu HTML, czego ja chciałem uniknąć i chciałem je mieć tylko lokalnie, dlatego użyłem tylko i wyłącznie CSS loadera do sparsowania moich styli, a potem taką małą implementację funkcji, która by tworzyła te style i do naszego shadow roota dorzucała. Tutaj na samej górze widać entry point, który jest wszędzie udostępniany. Każda z tych aplikacji właśnie się na tym opiera. Udostępnia funkcję mount, do której jako argument właśnie w tym przypadku przyjmuje shadow root. I struktura samej aplikacji. Utils function, tu mamy ten prep and start with mount. Tutaj mamy zaraz z prawej strony jego wykorzystanie. Sama idea działania jest bardzo zbliżona do poprzedniej sytuacji, gdzie po raz pierwszy użyliśmy takiej koncepcji. Jedynie co tutaj dodatkowo pokazałem plik content.js, gdzie zarówno komponent svelte, jak i style są razem importowane i przekazane do funkcji with mount. I dla każdego z poszczególnych frameworków jest to w nieco odmienny sposób realizowane. W przypadku Svelte jest wywołany new component, gdzie jako target jest przekazywany shadow root i potem dorzucane style i to działa. W przypadku Reacta to koncepcja wygląda bardzo zbliżenie co wcześniej, więc shadow root jest używany jako ten element, do którego będziemy montować. Potem dorzucane są style i to też działa. W przypadku Vue tutaj musiałem utworzyć dodatkowy element jakiegoś diva,
i dopiero do niego był montowana instancja view. Bezpośrednio do shadow root to nie zadziałało, ale w takim rozwiązaniu też działa i też nasz komponent jest wmontowany w aplikację, jak widzieliśmy, i wszystko ładnie razem się ze sobą komunikuje. I jeśli chodzi o komunikację, to już ostatni element, który chciałem tutaj poruszyć. Użyłem Event Busa. Dlaczego zdecydowałem się na własną jakąś tam implementację? No, w zasadzie z trzech powodów. Po pierwsze, nazewnictwo jest w JavaScriptie dość długie tych funkcji, więc chciałem po prostu uprościć interfejs. Po drugie, nie chciałem, żeby gdzieś tam do globalnego obiektu window były dodawane eventy, które, powiedzmy, tak jak w przypadku tego Vanilla.js, tam użyliśmy jakiegoś loadera i użyliśmy jakiegoś kodu, powiedzmy, aplikacji klienta, to nie chciałem, żeby to jakkolwiek wpływało na eventy tam użyte, żeby nie musieć jakoś specjalnie ich super prefiksować. A trzecim argumentem za tym, dlaczego użyłem właśnie takiego event busa, chociażby, żeby ten interfejs był spójny, żeby emitowanie eventów było spójne, jednolite, ponieważ tutaj są customowe eventy użyte, javascriptowe, więc też, żeby to wszystko ładnie, w spójny sposób szło obsługiwać i zminimalizować jakieś możliwości popełnienia błędu. Sam event bus to jest po prostu utworzony create element jakiś, który jest dostępny. To w zasadzie wszystko, co bym chciał na ten temat powiedzieć i dziękuję bardzo za uwagę. A teraz spróbuję wyłączyć prezentację. I nie bardzo umiem. O, udało się. Widzę, że mamy tam trochę czasu, tak mi się wydaje, a dwa pytania nam zostały, jak sobie wejdziemy w tą sekcję Q&A, to może odpowiedzmy i potem tak naprawdę pójdziemy dalej. Znaczy, wydaje mi się, jeżeli chodzi o 5 osoby w zespół, jeżeli to jest chyba zbyt mały team, żeby się bawić w jakieś mikrofrontendowe aplikacje. Generalnie my mamy obecnie kilka aplikacji, które w zasadzie są oparte o architekturę mikrofrontendową i każda z tych aplikacji składa się z 5-6 czy tam 7-osobowego teamu i są one niezależnie rozwijane, gdzie razem tworzą jakiś gotowy ostateczny produkt, ale same w sobie właśnie też jest tego typu teamów 5-6-osobowych zbudowane są i to w żaden sposób moim zdaniem nie wpływa na problemy z komunikacją czy deployem tych aplikacji, czy właśnie wdrażaniem na produkcję, a jest na tyle sprawne jeszcze i elastyczne, że te deploye są niezależne i budowanie tej aplikacji też jest sprawne. Wiadomo, mikrofrontendowa architektura po prostu wprowadza dużo innych trudności, które tak naprawdę, jeżeli nie masz takiej konieczności, no to jeszcze bym nie rozważał takiej architektury. A jeżeli chodzi o SEO, to niestety nie jestem specjalistą, w żaden sposób na ten temat się nie mogę wypowiedzieć. Dobra, z tego co widzę, to wszystkie już pytania, więc tak na zakończenie. Teraz mogę poinformować, mogłem powiedzieć, co będzie na następnym spotkaniu. Następne spotkanie, czyli 47, tak mi się wydaje, uszanowanko, programowanko, będzie za miesiąc, czyli prawdopodobnie 7, podobnie jak teraz środa, tak mniej więcej w środku kwietnia, raczej ta połowa druga niż pierwsza i tam będziemy mieli
po raz kolejny dwa tematy. Jeden to będzie takie głębsze wejście w TypeScripta, pokazanie pewnych możliwości, których normalnie raczej nie wykorzystujecie. Natomiast drugi będzie związany z architekturą opartą o eventy, architekturą mikroserwisową i o tym, jak tak naprawdę można sobie usprawnić, jak podejść do komunikacji w takich systemach, jak budować, wykorzystywać pewne bardziej skomplikowane wzorce do na przykład organizowania kolejności eventów, które mają zostać wywoływane, budowanie jakiś flow, które o te eventy będzie, na tych eventach będzie bazować. I to już za miesiąc. Nagranie z tego uszanowanka prawdopodobnie powinno być gdzieś w okolicach piątku w przyszłym tygodniu. Będzie do Was wysłana informacja, jak tylko się to stanie, na te maile, które tutaj podawaliście wchodząc na Zooma. No i wydaje się, że to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za udział. Bardzo fajnie było zobaczyć Was, znaczy zobaczyć tak dużo osób po raz kolejny na naszym spotkaniu. No i jedyne co, to mogę Wam teraz życzyć dobrej nocy i do zobaczenia za miesiąc. Hej.